Hej, witajcie ponownie w moim warsztacie. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego na moim spinnerze leży płyta winylowa. Dzisiaj wzięłam sobie płytę winylową, ponieważ ostatnio jakoś tak zaczęłam się zastanawiać, bo bardzo ciężko mi jest zamówić kanwy okrągłe i zastanawiałam się, czy jest w ogóle możliwość pracy na płycie winylowej, ponieważ leży ich u mnie masa. I wpisałam sobie po prostu na YouTube pouring painting, vinyl plate i tak dalej. Próbowałam sobie coś znaleźć. Znalazłam masę ciekawych pomysłów, dlatego dzisiaj postanowiłam również wykorzystać ten pomysł. Mam tutaj w sumie resztkę farb z ostatnich dni, z ostatnich filmów. No i żeby się nie zmarnowały, żeby mi nie wyschły, postanowiłam po prostu zrobić jakąś improwizację na antenie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. To będzie mój pierwszy raz na płycie winylowej. Tak więc, jeżeli coś mi nie wyjdzie, przepraszam Was z góry, ale będziemy próbować. Tutaj mam Deutsche Grammophon i klasyczną muzykę, więc postarałam się coś klasycznego na tym wymyśleć. Płytę sobie wzięłam z tyłu, o, zakleiłam taśmą klejącą całkowicie. A tutaj będziemy zalewać wszystko, nie będę zostawiała środka. Może innym razem zrobimy jakąś fajną podmuzykę, pod wykonawcę, pod kolor okładki, ciekawą płytę. Mam już coś przygotowane, ale to na raz następny nie będę zdradzać. Ok, do tego będziemy potrzebować oczywiście białej farby na, jako bazę. Pamiętajcie, jak macie zwierzęta domowe, to nawet w warsztacie czasami się pojawiają kłaczki. Fado jest wszędzie. Wyczyśćcie sobie dobrze miejsce pracy. O, znowu jakiś kłaczek. Dobra. Rozlejemy sobie zaraz białą farbę na nasze miejsce pracy. O. Na razie o. Tej farby możemy sobie oczywiście dolać, żeby było gęściej. Super. Na razie białe. Odłożymy. I teraz tak, zastanawiam się, jaką technikę tutaj w ogóle użyć. Ciekawa jestem, co Wam przychodzi na myśl. Powietrza też się już pozbyłam. Takiej granatowej farbki. To jest pruski blue. Bardzo przyjemny granatowy kolorek. Lubię go. Świetnie się komponuje z wszystkimi innymi kolorami, jakie do tej pory z nim używałam. Farby się nie zmieniły, nadal używam serii Amsterdam. Są bardzo gęste, ale to fajnie, bo przynajmniej mi tak z tego winyla nie zjedzie. Teraz, moi drodzy, mam tu kolor, którego w sumie wcześniej jeszcze nie było. I to jest grafitowy. Royal Talents. Chciałabym się tam zatrudnić. Graficik rozlejemy. Dobra, odrobinę. Teraz weźmiemy trochę kopru. Nie kopru, to nie jest kopr, to jest brąz. Również od Royal Talents. Kopru niestety nie mam. Potrzebuję zrobić zakupy w takim razie. Ok. I na koniec. A. To będzie bardzo ciekawe, co teraz zrobię.
ostatnio. Bardzo mi się podoba pomieszanie farb neonowych z metalicznymi. Ups. Zrobiłam sobie taki neonowy żółty na moim nożyku i chcę zrobić taki, o. O, coś takiego. Teraz trzeba będzie to delikatnie dopracować. Ale to jest mega normalnie. Hej, ale super. Tadam. Tak się bawi malutkie. Okej. Ups. To mam za blisko, mam farby spinera. Wiecie co? Nie, ja tym nie będę ruszać w ogóle w ten sposób. Ja sobie to będę tylko rozkręcać. Ale rozkręcimy zaraz tu imprezę na płycie winylowej. W kolorach smoczych, bym powiedziała. Piękny zawiasek mi tu wyszedł. Faktycznie delikatnie trochę mi tutaj jakby grzbiet smoka przypomina. No. W takim razie, skoro tutaj widzimy taką rzecz, przynajmniej ja, nie wiem, co wy widzicie, to troszeczkę się pobawiam, ale nie tylko takiego. I będziemy teraz robić takie coś. Wiecie co, mnie to się tak bardzo podoba, że chyba jeszcze na tej wizji zrobimy drugi, to znaczy no nie, no jak to, ale ha, normalnie moim zdaniem tu nie trzeba robić nic więcej. O, to już moim zdaniem jest tak piękne, że jak ja coś zacznę tu robić, to to po prostu zepsuję. Zmniejszę trochę ISO, może, a nie w tą stronę. O, trochę lepiej będziecie te kolory widzieć, a tu już jest za ciemno, ale przynajmniej widzicie troszeczkę teraz te neony. One się jeszcze pewnie trochę rozpłyną i wynik końcowy może być bardzo ciekawy. Tu już jest za ciemno. Tak to rozjaśnię. Myślę, że teraz będą te kolory w miarę takie, jak ja je widzę. Później będę w sumie widziała to przy obrótce. Ale mam nadzieję, że efekt równie wam się podoba, tak jak mnie. Tadam, tadam. Moje malutkie, tadam, kolejne. Więc tak brzmi dziś klasyk na moim winylu. Wow. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że obraz wam się podobał. Zapraszam was również na mojego Facebooka malutkie przez 2L. Tam znajdziecie
większość moich prac powolutku strona się rozwija, więc jeżeli macie ochotę dołączyć i poobserwować, zapraszam Was serdecznie do lajkowania, obserwowania i cieszenia się, relaksowania razem ze mną przy moich pracach w moim warsztacie. Przyjemnego dnia Wam życzę. Bądźcie zdrowi. Cześć.